Witam Państwa w kolejnym podcaście na kanale Wleporama, jestem Bartek, zapraszam. Na pewno Państwo kojarzycie takie filmy jak z archiwum Mix, czy jakieś inne filmy o jakichś obcych, jakichś porwaniach, jakichś niewyjaśnionych, niestworzonych rzeczach, albo na przykład z polskiej telewizji Strefa 11, czy coś w tym stylu to było. No może jeśli chodzi o z archiwum Mix, to bardzo mi się podobało, to myślę, że to jest majstersztyk. Przyszłe pokolenia powinny to w szkole na jakichś wychowawczych lekcjach oglądać namiętnie od początku do końca wszystkie odcinki. A przypominam o tym tutaj, w tym podcaście, dlatego że na amerykańskie takie głowy, takie mózgi, które o tym myślały, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko działa, o co w tym chodzi, jak jest strefa 54 jest, teraz nawet nie pamiętam. Strefa 51, ta amerykańska, taka strasznie tajna, gdzie podobno tych pięknych jakichś kosmitów w lodówkach trzymają, czy nawet na wolnym wybiegu, że one tam sobie jakoś żyją. I można tutaj całkiem normalnie zauważyć, powiedzieć sobie, że jakość tego amerykańskiego serialu, czy też tej jakichś polskich replik kosmiczna wręcz różnica. Co łączy wszystkich tych aktorów, czy też osoby, które uważają, że były porwane w amerykańskich filmach, dokumentach, czy coś w tym stylu, mają taką wspólną cechę, tak jakby przypadkiem coś w ich życiu, czy też w ich głowie, coś się wydarzyło lub właśnie teraz przydarza im. Chcąc, nie chcąc, zauważając takie rzeczy, można się pokusić o stwierdzenie, czy psycholog, czy psychiatra byłby w tym momencie im potrzebny. No ale stając obok, próbując się przepatrzeć tym osobom, tym filmom, tym charakterom, tym narodom, okazuje się dziwna rzecz, że to tylko w Ameryce się dzieje. Jak to jest, że na całym świecie, nigdzie indziej, może w Rosji, może w Chinach, ale tak ogólnie to nigdzie indziej nie zaobserwowuje się takich jakichś świateł, jakiś policja ma jakiś donosów, że kogoś porwano, że ktoś stał w ich ogrodzie i nagle zniknął, tylko błysło. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby jakiś Polak opowiadał o jakichś ufokach, jakichś spotkach, że coś się rozbiło. No jak się coś rozbiło, to wiadomo co. A w Ameryce? Są historie po prostu nie z tej ziemi. Jak to się dzieje, że taki pan ufoludek sobie leci swoim spotkiem, czy też teleportuje się, nie wiem jak to działa, nie będę tu się jakoś wyrażał, tylko powiedzmy, że taki ufoludek stwierdza, że jednak w Ameryce to jest fajnie, tam trzeba latać, tam trzeba krowy kraść, tam trzeba ludzi porywać. I oczywiście można też zauważyć taki detal, taką specyfikę, że jeśli coś jest niewytłumaczalne, to musi być nie z tej ziemi, nie z tego świata, z jakichś zaświatów, z jakiejś innej planety, bo nikt na ziemi nie jest w stanie zrobić takiego spotka, czy poruszać się takim jakimś wehikułem, czy czymś w tym sposób. A co by się gdyby, dałbym taką tezę teraz, taki pomysł, taką myśl, a co jeśli faktycznie to jest ziemska istota w jakimś pojeździe, czy ten sam pojazd, czy to nawet nie UFO, tylko jakaś siła wyższa, jakiś duch, jakiś, no nie wiem, może to wy macie jakiś inny pomysł, co by to mogło być, ale nie obcy jako taka nadforma ludzka, która jest inteligentna, tylko przypadkiem latająca sobie taka meduza. Taki twór, który mózg ma, coś tam działa, ale IQ jest na poziomie mojego kota, czyli IQ 5. I my ludzie, widząc to, stwierdzamy, że to jest UFO. Bo my chcemy, żeby to było UFO. Żeby to był jakiś zielony, czy też szary, czy też szarobury, czy też lizardowy. Skośnooki, ale czarnooki, całe czarne. I to nam się tak wyobraża, bo chcemy to widzieć, to się okazuje, że to widzimy. Tylko znowu narracja amerykańska, czy też zachodnia, mówi, że to UFO,
Już to ktoś porwał, jakiś ufoludek, robił testy, wszczepił chip, czy coś w tym stylu. A gdy w Polsce ktoś zanika, ktoś jest porwany, to nie ma jakichś banialuk, tylko od razu kawa na ławę, uciekła, uciekł, wyjechał, wyjechała, lub porwano, zamordowano, czy też sam stwierdził, że to już jest dość, to już jest koniec i znajdują go kiedyś, gdzieś, pod czymś, na czymś, przy czymś i nikogo wokół. Żadnych dowodów, żadnych przedmiotów, żadnych kręgów zbożu, żadnych wehikułów, żadnych szlaków, znaków, poszlaków. Że Polak by powiedział, no poszedł w tango, zapił i jest. A w Ameryce, no to musi być UFO, to jakaś siła nadprzyrodzona, ktoś przyleciał, zabrał, porwał, wszczepił chip, oddał i trzeba założyć taką foliową maseczkę czy też czapeczkę, bo inaczej ciebie też dojadą, dorwą, znajdą i porwą. Także mógłbym ten podcast ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność, ale widzę za oknem jakieś światło, idę sprawdzić, czy to po mnie, czy to na mnie, czy to obok mnie, czy jednak jakąś krowę ktoś mi podrzucił. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam, zapraszam na kolejny podcast wkrótce. Pa, pa.